Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala. To kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na naszym bardzie na W58 i będziemy sobie klikać lożki, dlatego że jak sami możecie zauważyć, mamy 20 dzień w kalendarzu, czyli nowy poziom. No i oczywiście wiadomo, że jeszcze na tym etapie należy ten poziom odebrać jak najpóźniej, czyli jak na najwyższym poziomie. Mamy teraz 355. No i jeżeli wbijemy z tych lochów jakiś tam jeden level 2, no to zawsze właśnie z tego kalendarza dostaniemy więcej expa. Oprócz tego troszkę już nie było z tego barda, troszkę się tutaj pozmieniało, więc po prostu zaprezentuję wam co dokładnie. Przede wszystkim, jak widzicie, mamy, że tak powiem, nowy awatar na tym bardzie, dlatego że odkąd odszedł druid, no to w ogóle nie miałem konta, na którym używałem właśnie tego mrocznego elfa i troszkę mi było szkoda, bo jednak jakby nie patrzeć, to jest chyba w dalszym ciągu najlepszy awatar, jaki dostaliśmy do tej pory, więc stwierdziłem, że będzie on fajnie pasował do tego druida, także sobie tutaj na tym druidzie go właśnie ustawiłem. Jeszcze jak dojdzie złota ramka, to w ogóle to będzie fajnie wyglądać. Natomiast no, tego elfa zwykłego mamy oczywiście na magusiu i najprawdopodobniej jak będziemy grać łowcą demonów, bo to wygrało w głosowaniu, to również tam sobie tego elfa ustawię. Także no gdzieś dla tego mrocznego elfa musieliśmy miejsce znaleźć, więc to się pozmieniało, ale na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać komentarze, jak tam idzie progres na waszych postaciach. Dlatego że co do barda w ogóle, to mamy już niedługo miną w zasadzie 3 miesiące od tego, jak ten bard wyszedł po prostu, jak już został tutaj dodany do gierki. No i jeżeli ktoś gra od premiery tego barda, to oczywiście również możecie pisać w komentarzu, co wy o tym bardzie uważacie. No ja już wielokrotnie się tutaj wypowiadałem, ale może na spokojnie zaraz do tego przejdę. Dobra, chyba możemy zaczynać. Co tutaj tak naprawdę najbardziej się pozmieniało, no to może zaraz wam pokazuję. Przede wszystkim arenka, już możemy 30% na broni sobie dostać, więc to jest taki max niestety w tym momencie, dlatego że jak dobrze pamiętacie pewnie, no to zwykła broń nieepicka daje nam maksymalnie 30% runki, natomiast jeżeli chcemy więcej, no to musimy już znaleźć epicką broń, no i w tym momencie mamy właśnie tyle runek na tym bardzie i możemy to 30% znaleźć. Ja już tutaj sobie znalazłem dla siebie, znalazłem dla Magusia, dla Kunegundy. No i brakuje mi jeszcze dla Barbara, ale przed odcinkiem to zrobiłem i poszukałem, żeby po prostu was nie zanudzać rolowaniem. Także to sobie możemy od razu wymienić, to jeszcze pod kątem jakichś ewentualnych lożków dzisiaj. Oprócz tego spróbuję poulepszać tutaj już wszystko razy 10, dlatego że większość w zasadzie tych itemów już mam. Tu razy 10, tu mam razy 8, to sobie też ulepszymy razy 10. Powinno mi tych surek starczyć i tu mamy razy 8, cyk. I teraz cyk, dobra, i mamy razy 10, czyli już mamy wszystko fajnie ulepszone i już raczej dopóki nie będę po tej przerwie od lochów klikał tych lochów, to ulepszał tutaj niczego bardziej, tylko po prostu wszystko sobie zostawię na tym poziomie razy 10, jak sami widzicie. Dobra, czyli to chciałem zrobić. Jeżeli chodzi o wiedźmę, to mamy gotowy czar, w zasadzie będziemy mieli jutro gotowy, bo ja to nagram 10 listopada, nie wiem kiedy wy to dostaniecie, więc jak widzicie, jutro będziemy mieli nowy czar. No już niebawem wszystkie te czary u tej wiedźmy będą w końcu dostępne, także to na pewno duży plus, dlatego że ja tutaj chyba będę chciał kliknąć to tornado jednak. Zaraz wam w ogóle to popokazuję. Może tak, może ja zrobię skana po prostu, skoro już wszystko ulepszyłem, i sprawdzimy sobie, na co mam najlepsze procenty i zacznę to klikać, żeby was nie zanudzać na samym starcie. Zaczniemy może dzisiaj tak wyjątkowo od lożków, dlatego że jednak, co by nie mówić, bardzo, ale to bardzo przez to, że chcę trzymać to tornado na poziomie 486, bardzo tutaj ten progres spowalnia, nie? No bo jednak na tym etapie głównym źródłem expa jest właśnie tornado, no i oczywiście nie będę jakoś bardzo dociskał tam, nie wiem, do 700, 800 tornada, no ale myślę, że może do jakiegoś 600 albo coś takiego tutaj poklikam. No i właśnie dzięki temu, że ta wiedźma już wkrótce będzie miała wszystkie czary, a za tydzień będzie event wiedźmy, to może za tydzień tutaj na tym bardzie zrobimy sobie jakiś taki odcinek tylko z tornada, tylko i wyłącznie, żeby po prostu wam nagrać to klikanko i zobaczymy, ile nam to da leveli. No bo jednak tu zobaczcie, że dużo osób zaczyna nam odjeżdżać, między innymi Sombej, który był do tyłu, no i tutaj kilka innych osób też już ma poziomy 360+, właśnie przez to, że to tornado klika, więc nie wiem, czy to jest w ogóle najlepszy pomysł. Dobra, widzę, że Motus pod bijakiem w strefie mroku, na niego mamy fajne procenty, więc nie wiem po prostu, czy to będzie
będzie najmądrzejsze z mojej strony, że ja tak długo to tornado będę chciał trzymać, no bo teraz zobaczcie, no mamy ten level z kalendarza co 20 dni, więc też oni dostają więcej tego expa, więc tą przewagę, którą powiedzmy ja sobie na samym początku zrobiłem, no bo jednak tutaj od startu byłem dość wysoko w tym rankingu, teraz przez to, że tego tornada nie ruszam, mogę stracić, no ale no tak czy inaczej na ten event Wiedźmy musimy czekać, no bo jednak szkoda golda, a jak sami widzicie, ja miejsca nie mam niestety jakoś giga dużo. Dobra, tak jak mówię, zaczniemy sobie od tego motu z podbijakiem, bo mamy tutaj 1,14%. Oczywiście pokażę wam jeszcze, jak się tutaj topka prezentuje po tym czasie, pokażę wam, co dokładniej na tej postaci się pozmieniało, ale to już może bardziej pod koniec, bo ja nie wiem, czy każdego to na pewno ciekawi, więc na pewno was ciekawią lochy, więc tak jak mówię, od tego zaczniemy. No, więc takie mnie przemyślenia naszły, czy aby na pewno trzymanie tak wcześnie tego tornada jest ok. Wiadomo, że na wojowniku, bo w ogóle co do tego silnego gula, to ja mam już na niego prawie 2%, to też dużo osób może się zastanawiać. Na tym wojowniku ten silny gul był praktycznie nie do zrobienia i zrobić go mogliśmy dopiero jak wymieniłem runki na maksymalne, no ale to był wojownik, on w tych lochach wiadomo, że nie stoi jakoś giga dobrze, nie? W sensie nie jest jakoś giga mocny, także no tam nie ma co się dziwić, no a na tym bardziej możemy to zrobić szybciej, więc może po prostu to klikniemy. No już teraz ta gierka tak idzie szybko, że to już nie jest na zasadzie jak to było rok temu powiedzmy, czy tam troszkę więcej nawet, gdzie zaczynając stopować lochy dopiero mieliśmy jakieś szanse na pokonanie tego tornada, więc po prostu opłacało się trzymać to tornado na tym poziomie około 500. Teraz już lepiej jest to chyba kliknąć. Wiadomo, że potem to tornado da nam więcej. Jak go więcej zostawimy, więcej leveli, minus 5000 pancerza, bardzo dużo, chyba nie ma co, chyba rozmontowywuje po prostu, wiadomo, że dam nam to sporo, no ale nie wiem, czy to jest na pewno opłacalne. Dobra, w ogóle jeszcze portal do piekieł też mamy do zrobienia, a to jest cały portal do piekieł, to ja źle spojrzałem. Zobaczmy, no mamy wojownika, fajne kryty na początek, okej, połowa na raz na tym etapie, całkiem niezły wynik, tak mi się przynajmniej wydaje, no ale nie udało się go jeszcze zrobić. No i teraz tak, teraz mamy hemoridor w mroku, prawie 1%, no on nam nie da, poczekajcie, ja chcę mrok, tak, dokładnie, myli mi się tutaj bardzo ta mapka, jak to teraz wygląda, ale dobra, możemy kliknąć, no on nam nie da jakoś giga duże expa, ale mamy na niego fajne procenty. Potem mamy na miasto intryg 0,22%, więc to jest ten wojownik w dawnym Esterosie, no i tak naprawdę tyle, nie, i to będzie tyle lochów, no może jakiś 356 wbijemy, no ale jak widzicie jest ciężko, no a jeżeli byśmy kliknęli to tornado, to myślę, że do jakiegoś 600 na spokojnie by poszło i troszeczkę tych leveli dzięki temu byśmy sobie nadgonili, no ale to mówię, musi być ten event Wiedźmy, no bo poza nie ma największego sensu. Może dzisiaj napocznę to tornado, to w ogóle nie mówię, że nie, ale no tak jak wspomniałem, nie ma sensu, bo po prostu będziemy tracić bardzo dużo golda, a w takim evencie tornada, w sensie evencie Wiedźmy, będziemy od razu te itemki mogli sprzedawać, więc to się powiedzmy jakoś tam fajnie skombiło. Okej, udało nam się tego orka na wilczku również pokonać. Rozmontujemy to od razu i może wam popokazuję od razu, jak ta walka wyglądała. Barbar nie zrobił za wiele, Maguś trochę zrobił. Okej, no pachołki ponad pół HP zbiły, więc powiedzmy, że git, no i właśnie, trzy kryty, to co mówiłem, Bart na wojowników, coś pięknego. A zobaczmy teraz orka na wilczku, Maguś sporo, w sumie ten Maguś zawsze będzie robił sporo, no bo tutaj jednak inteligencja. No i teraz jak widzicie mamy nasze krytyki po raz kolejny, no i 120 milionów expa udało nam się za niego dostać. No i dobra, co teraz? Teraz mamy tego wzgardliwego Ramzeja, no i mamy, potem mamy szkołę magii 0,07%, no to już nie ma co, no ten Ramzej jeszcze ewentualnie byśmy jego mogli kliknąć, ale to zaraz, wiecie co? To na pewno sprzedam. Tu mam itemki, no to wszystko to jest do kibelka, więc totalnie nie powinienem tego ruszać. Dobra, lecimy w to tornado, lecimy. Siny Ghoul dzisiaj najprawdopodobniej zostanie pokonany. Tak jak mówię, jest na niego no prawie są na niego prawie 2%, więc to już totalnie żadnych emocji nie wzbudza tak naprawdę. Ten padnie bardzo łatwo, no i mamy licho piekielne i teraz kota w onucach. Kot w onucach jest, powiedzmy, to jest podobny poziom trudności co ten silny gul, więc to też jest jeszcze tam jakiś blok, no ale jeżeli silny gul padł, to i ten kot w onucach również nam padnie. No i dalej po prostu będziemy sobie klikać, dopóki chyba nam się miejsce w ekwipunku nie zawali, nie? Podejrzewam, że to bardzo szybko będzie, no ale chociaż ten level kolejny wbijemy, więc no powiedzmy, że to jakiś tam plus. Nie wiem, czy może mogłem wam zapisać tego sinego gula, ale dobra, może teraz tego kota w onucach wam zapiszę, żeby zaprezentować, bo oboje to byli wojownicy, bardzo podobne statystyki, tak więc po prostu
No raczej ta walka przebiegała bardzo, ale to bardzo podobnie. Właśnie tutaj, jeżeli chodzi o tego kota w onucach. I dokładniej, tak samo z tym silnym gulem, więc wam może teraz zaprezentuję. No bo to chyba taki największy blok, oj, to nie tutaj. To chyba taki największy blok, jaki w ogóle się znajduje w tym tornadzie. Cyk, zapisz walkę. A nie, zapisał nam się ten silny gul, oni się sami zapisują. No ale dobra, niech będzie ten kot w onucach. Zobaczmy jeszcze statystyki, 56-76, a ten kot w onucach 56... No, troszkę więcej HP, ale jak widzicie, statystyki bardzo podobne. Zobaczmy, jak to tu wyglądało. No, trzeci poziom jakości nutki, dwa kryty. Totalnie nie ma co zbierać. Dobra, więc bloki pokonane. Nie dostaliśmy żadnego itemku póki co, więc fajnie w sumie. Możemy dalej lecieć. No i właśnie, 356 level. No i teraz, jak sami będziecie mogli zauważyć, to tornado będzie na spokojnie. O Jezu, jak się ciężko teraz w ogóle tornado klika. Za każdym razem musimy to kontynuuj klikać, a to kontynuuj nie jest klikalne enterem, więc to zobaczmy. Zobaczcie, klikam teraz Enter, nie wiem czy to słychać, może słychać, a w ogóle to nie przechodzi, musimy klikać ręcznie, kontynuuj. No to trochę takie słabe moim zdaniem, jeszcze nie miałem okazji testować, ale jest jak jest, dobra, lecimy dalej. No i właśnie to co wam mówię, no teraz to tornado, jakbyśmy chcieli tutaj wydawać grzyby... to szłoby tak naprawdę no myślę, że do jakiegoś 600 poziomu albo coś koło tego, więc tu zdecydowanie byłoby to bardzo, bardzo fajne, no ale został nam tak naprawdę tylko jeden slocik, tak więc no zaraz będziemy musieli niestety robić stopa, ale dobra, 500 pokonane, no i znowu mamy broń. Wszystkie itemki dość drogie, więc po prostu nie chcę ich za bardzo tutaj marnować i wyrzucać tego, tylko poczekamy na tą wiedźmę, no ale jak widzicie będzie to fajny przedsmak kolejnego odcinka z Barda, gdzie myślę, że do jakiegoś 600 poziomu to tornadko plus minus sobie poklikamy. Dobra, zaraz pójdziemy do tego wzgardliwego Ramzeja. Jeżeli chodzi o moje statystyki, no to mamy 3500 inteligencji w podstawie, udało nam się dobić. 3300 HP, teraz lecę to HP, żeby już kosztowało 10 milionów, bo nam tu troszkę brakuje. No i dalej będę leciał tą inteligencją, żeby w ogóle odbić tej inteligencji, bo zobaczcie, mimo że mamy prawie 200 podstawy więcej, to i tak tego HP mamy więcej niż inty. No ale to wiadomo, ilość zwierzaków tutaj złapanych i tak dalej... to wszystko można powiedzieć, że na to wpływa. Dobra, poziomu jeszcze oczywiście nie odbierzemy. No tu arenkę to już wam pokazywałem. Tutaj raczej nie ma nic do pokazywania. Ta wiedźma jak się zrobi, to będzie fajne podejście pod tornadko. No i dobra, pupilki. Pupilki w tym momencie wyglądają tak. Nie wiem, czy ja coś tutaj pokonałem w międzyczasie. Wydaje mi się, że nie. Ostatnio nam się tego jednoroga udało pokonać, no ale oczywiście karmimy Heraldona do 200. Tu mamy tyranożarła, tutaj mamy tego rozpira, no bardzo dużo jedzonek co niektórych, zwłaszcza do światła, więc generalnie fajnie wyglądają te pupilki. Tutaj portalik 37% w tym momencie, jeżeli chodzi o lochy, to się oczywiście nic nie pozmieniało. Twierdza nam się buduje już teraz 17, bo udało mi się zebrać surki, jak widzicie póki co tych surek nie mam za dużo, także na spokojnie nam się tutaj buduje. Akademię 11, mamy skarbiec 12, więc tak to powolutku idzie. Jeżeli chodzi o podziemia, to serce już nam wbiło na 15 poziom. Traktor zostałem na 13, oczywiście tak jak to robiłem już wielokrotnie na ostatnich postaciach, bo po prostu tyle póki co mi wystarczy. Trener teraz do 15, potem przygodomat do 15 i dopiero ten traktor będę leciał dalej. Gildyjka wygląda tak, raczej o, może hydrę dzisiaj zdobędę, bo jeszcze nie mam tego osiągnięcia. No ale tutaj raczej nic się nie zmienia, cały czas top 1, cały czas sobie lecimy do przodu. I rankingi, to co was może ciekawić, jak to wygląda w tych rankingach w tym momencie. Zaraz tu wam zaprezentuję, tylko niech mi się wczyta pierwsze miejsce. No co mogę powiedzieć, Shantar i Koka, w ogóle zobaczcie jaka różnica. Koka prawie 52 tysiące czci, my mamy prawie 48. Co prawda jeszcze dzisiaj awki nie robiłem, nie wiem czy Koka robił, no ale tak czy inaczej jest dość duża przewaga w tej czci. No ale Koka ma już gemy po 1000 prawie 300, więc tu w ogóle no nie ma totalnie podjazdu. Shantar też bardzo mocne gemy, zdecydowany top 2 tego serwera. No i mamy tu jakiegoś berserka, berserki dość wysoko z racji tego, że Bard jest po prostu dość słaby na berserku, więc tu łatwo wbijać nim ranking. Mamy tu też Barda jakiegoś 360 poziom, Łowca Demonów chyba najwyższy na... a nie najwyższy na serwerze. Tu mamy Łowcę Demonów najwyższego na serwerze, 368 level, więc też bardzo ładnie, 12 leveli więcej od nas. No ale tak po prostu się prezentuje topka. Strasznie tutaj się zrobiło dużo bardów, chyba więcej niż na początku, takie mam wrażenie przynajmniej. Łowców też troszkę jest, mamy jakiegoś Magusia, no ale o, jest jakiś zabójca, Berków też sporo, tak jak mówiłem, dzięki temu, że Berek ma łatwo na tego Barda, no ale tu w ogóle żadnych paladynów za bardzo nie widzę, żadnych wojowników tak naprawdę, dopiero tutaj jacyś, no więc no tak to wygląda, nie? Tak to po prostu wygląda.
z tymi rankingami. O kurde, ty, ja nawet nie wiedziałem. 337, a ile my mamy? 340. No, poziom mamy wyższy, ale zobaczcie, po 3 miesiącach prawie serwera, a tutaj jakaś większa zaczyna się walka robić między naszą gildią a gildią top 2, więc to akurat fajnie. Nawet nie wiedziałem, bo ja w ogóle tych rankingów praktycznie nie śledzę. Twierdzę, to nic ważnego. Pupilki. Mamy 78, brakuje nam z czego pupili? Na pewno nam brakuje ze Sterosu, czyli tutaj mamy woda. Na pewno nam brakuje z 20 kopalni, czyli mamy tutaj, czyli to będzie 80. No i brakuje nam na pewno z mroku tego, czyli to będzie 81, więc tyle byśmy mieli, tyle tutaj mają na przykład Koka i Szantar. Tutaj Bulecik podejrzewam, że ma za Esteros, tak mi się wydaje, albo może nawet nie, albo może za ten mrok. To wszystko jedno. Tak czy inaczej, tak to się prezentuje. No i pod ziemię jesteśmy dość nisko. Cały czas bije jednego ziomeczka, bo tu póki co się jakoś nie napinam. Możemy w sumie wpisać jedyneczkę, pokazać wam. No tych poziomów to już dawno było sporo, 15, ale tu chyba, nie wiem, nic ciekawego, powiedzmy. Dobra, więc tyle. Możemy wracać sobie powolutku tutaj do tych lochów. Zrobiłem taki przerywnik, bo jeszcze w ogóle tu poczta, tak samo. Mogę wam też popokazywać, bo troszkę rzeczy oczywiście dla was pozapisywałem. Tu jakiś portalik w międzyczasie dobiliśmy w końcu, no z magami, powiem wam szczerze. W międzyczasie zrobię jeszcze skana jednego. Zobaczymy, jak to wygląda z tym mrokiem w ogóle w strefie, w sensie no z tym 13 piętrem w strefie mroku, możemy sobie sprawdzić, tu pierwsza sprawa. Natomiast tak, jeżeli chodzi o tych magów, no to nie idzie to za dobrze, ale jak w portalu mamy zwiadowcę albo wojownika, no to jest po prostu cudownie, co wam mogę powiedzieć, tak to się prezentuje. No ale jak widzicie, z tą wiedźmą się troszkę musieliśmy pomęczyć. No i właśnie pytanie, czy ja chcę wam pokazywać te lochy. Może w strefie światła wam nie będę za dużo pokazywał, no bo no ten loch ostatni, w sensie no ten smoczy skarbiec, co wyszedł w tamten piątek, no wszystkie walki wyglądały mniej więcej tak. Poczekajcie, od czego to się zaczynało? Niezbyt zgryźliwy smok, czyli tu mamy jeszcze, to jest w ogóle boss, no boss jest magusiem, no ale no tak samo to wyglądało, nie? W sensie, no zobaczcie, no nam tu prawie nic nie robi. Jeżeli chodzi o strefę mroku, no to... to już było, powiedzmy, takie cięższe dla nas, szczerze mówiąc. Zobaczcie, no tu jeszcze pachołki zrobiły dużo, więc powiedzmy ten pierwszy nie. Zaraz wam tu pokażę, dokładnie. Dostaliśmy jakąś tam brońkę dla wojownika. Mogę wam w strefie mroku popokazywać, bo to wcale nie było takie obvious łatwe. I chyba nawet jeszcze tego lochu nie zamknęliśmy, jak dobrze widziałem. Dokładnie, tu tego złotego smoka z ognikami również. Bardzo w ogóle dużo pod tym filmem z lochami, w sensie no z tym nowym lochem, bardzo dużo mi napisaliście takich jakby odniesień. Na przykład tutaj, ja totalnie jak wam nagrywałem, to nie widziałem, że ten smok trzyma tego osiołka tam w paszczy, więc no to jest oczywiście nawiązanie do Shreka, nie? Generalnie no sporo takich rzeczy, których ja nie widziałem, jak wam nagrywałem film, no bo się skupiłem na nagrywaniu, to wy mi napisaliście, więc dziękuję bardzo. Na przykład tamten ten smok z tymi gwiazdkami, to też tam jest w ogóle jakieś odniesienie do jakichś kart bodajże, nie pamiętam teraz nazwy, ale też mi pisaliście, także dzięki. W ogóle jedna osoba to chyba każdego przeciwnika wymieniła, do czego to jest nawiązanie, masakra. Ja bardzo jakichś tam filmów za dużo nie oglądam, ani też jakichś bajek nie oglądałem, raczej się tym jakoś bardzo nie interesowałem, ale powiem wam, że niektórzy to no wszystko wiedzą, nie? Tak samo Shenlong. Shenlong na przykład mi się skojarzyło z tą taką bajką, poczekajcie, jak ona się nazywała, co tam był ten taki łysy mały, Shaolin pojedynek mistrzów, coś takiego, nie, bo tam były te takie jakby artefakty i był ten jeden artefakt Shenlong, ale to chyba w ogóle nie jest do tego nawiązanie, to jest do czegoś innego z tego, co mi tam pisaliście, więc no, ale dziękuję, bo fajnie się dowiedzieć jakichś tam nowych rzeczy. Dobra, mamy smoczątko pokonane, tu też w ogóle, kurde, czy ja na pewno zostałem tam na jakimś bossie, bo tu póki co to idzie bardzo sprawnie. Czy może mi się pomyliło? Czekajcie. Okej, smog noworączny, tak, to padło. Teraz mamy szalonego pupila. Zobaczmy sobie dalej. Tu wojownik, to w ogóle też raczej problemów nie powinno być. Jedna osoba mi pisała, nie wiem, czy to już mówiłem, czy nie, ale właśnie przez to, że... teraz te lochy mają te odporności od samego początku, no bo wiadomo, jak jest nowy serwer, jak tam lecimy przez to piekło, przez te tam jakieś strefy mroku, tak samo gdy mamy właśnie cyr grozy, piekło i tak dalej, te lożki, no to one nie mają odporności, więc to jest o wiele prostsze. No a teraz z tymi odpornościami to może być problematyczne, no bo wiadomo, że jak te runy są jeszcze na niskim poziomie, to nie staramy się, nie skupiamy się na tym, żeby tam, nie wiem, pachołki miały dużo odporności, żebyśmy my mieli dużo odporności, to dopiero
dopiero z czasem przychodzi, jak te runki są na wyższym poziomie. No a właśnie przez to, co wam napisałem, w sensie co wam powiedziałem, że co mi jedna osoba napisała, że te nowe lochy mają odporności, to może to nie być takie proste, żeby je pokonywać od razu w trakcie tam rozwoju nowej postaci, nie? No bo wiadomo, że te lochy, które mieliśmy do tej pory, są głównie pod early game. Dobra, tutaj jeszcze portal sobie wczoraj pokonaliśmy. No i co? Jeżeli chodzi właśnie o tą strefę mroku, to... A, dokładnie, smoczy skarbiec, ta matka smoków, no to jest Maguś i jej nie mogliśmy niestety pokonać. Dom strachu stoi na szóstym również Magusiu, no i tej matki smoków nie mogę jeszcze pokonać, nie dam rady, więc tak to po prostu wygląda z tymi nowymi lochami. Dobra, jeżeli chodzi o ten mrok, mamy 000 na niego, więc zostaje nam miasto Intryk. Zostaje nam niestety tylko i wyłącznie miasto Intryk. Poklikamy sobie tutaj troszkę, nie jakoś giga mocno, nie jakoś tam bardzo, nie wiadomo jak, ale troszkę to miasto Intryk poklikamy. To jest wojownik, no i ulepszyłem te itemki. Runkę miałem chyba dzisiaj jeszcze rano 27%. W tym momencie mam już 30%, więc no te 3% runy troszkę dało na pewno, tak samo u pachołków, więc powiem wam szczerze, że może tego Ramzeja by się udało pokonać. Potem mamy Magusia, chyba tego Magusia nie zrobimy, no ale Ramzej, on nam nie da levela, nie? Tak patrzę, no nie da nam, nie da. Ile my w ogóle potrzebujemy? No nie, nie, musielibyśmy w ogóle dwa lochy ubić, żeby nam dały level. Ale dobra, no 0,22%, bardzo malutko, ale nie takie lożki na tym bardziej robiliśmy, zwłaszcza, że tak jak mówię, to jest wojownik, więc może i by się udało. Tu w ogóle też wymiana broni by się przydała, tak szczerze, dlatego, że już tą naszą broń, w sensie no ona już jest dość stara, trochę leveli odkąd ją dostałem wbiliśmy, no i przez to tutaj sobie, no bronie nam dają, zobaczcie, plus 30, tam nawet widziałem co niektóre plus 40, więc no troszkę tutaj byśmy mogli zyskać na pewno na tym, ale to tam z czasem się wymieni, nie ma pośpiechu. No teraz oczywiście mamy niestety po raz kolejny ten etap, gdzie największego boosta dostalibyśmy po prostu, jakbyśmy mieli lepszą runkę, nie? Jakbyśmy teraz w ogóle założyli runkę 60%, to by w ogóle było miodnie, no ale troszkę jeszcze będziemy musieli poskipować, żeby tą runkę 60% dostać. W ogóle jeszcze jesteśmy na dość niskim etapie z tymi runami. Jakoś mi się wydaje, że wolno mi te runy tutaj idą, ale chyba dlatego, że ja totalnie to olewam, nie? W sensie od dłuższego czasu na tym bardziej robię tak, że po prostu wstaję rano, kupuję skipa, robię reset, buduję od nowa budynki i następnego dnia robię to samo, nie? Jak tam jedna osoba, pewnie są takie osoby, które na przykład co 20 godzin sobie kupują tego skipa, no to na przykład tygodniowo jednego zyskują tak jakby w gratisie. Także no mówię, jak tutaj ktoś bardziej tryharduje, to na pewno szybciej te runki ogarnie, ale to wszystko na spokojnie sobie to zrobimy, nie ma pośpiechu, nie jest to jakiś gigamocny serwer, nie jest to jakiś gigamocny poziom, żeby tutaj jakieś budziki ustawiać czy inne rzeczy. To co ja robiłem na przykład na wojowniku, w sumie tutaj też budziki na początku robiłem, pamiętam, w sensie ustawiałem i wstawałem, ale to było tylko i wyłącznie na początku, potem już mi się nie chciało jakoś bardzo. Dobra, no czy pokonamy tego Ramzeja? No tam była jedna próba taka fajna, no nie wiem, szczerze mówiąc powiem wam, że chyba będzie to problematyczne, no ale kurczę, no już no, tam 13 milionów znowu, no na pewno chciałem w ogóle jeszcze trenera dzisiaj skipnąć, ale widziałem, że tam 4 dni nam ponad zostały, to ponad 600 grzybów, to chyba sobie po prostu, w sensie no nie ma sensu generalnie, żeby tego trenera skipować, raczej sobie to odpuściłem. Także tutaj na pewno to by nam pomogło, jeżeli chodzi o te lochy. Dobra, siedzi, mamy to i to nawet nie jakoś giga dużo grzybów na to poszło. Zobaczmy, mamy jakieś buty za 8 milionów. Tu jeszcze mamy też coś do wiedźmy. Wiecie co, ja te rzeczy do wiedźmy to może poodkładam tutaj, żeby one były. No i musimy coś na pewno, może to w sumie, czyli a nie, nie wrzucałem dzisiaj nic do kibla, to idealnie. To sobie wrzucimy, na pewno nikomu nie damy, bo to jest na wszystkie staty, więc jeszcze jedno rozmontowanko dzisiaj wykorzystamy, super. Dobra, oglądamy tą walkę, bo jestem giga ciekaw. No, no pięknie, pięknie. Tak to właśnie wygląda, jeżeli chodzi o walkę z wojownikami. Krytyk. No i mamy następnego kryta. I znowu, dokładnie, to co było potrzebne. Krytyki, trzeci poziom jakości. Dwa razy nam siadły. No i udało się go pokonać. No i teraz pytanie, czy uda nam się... Jakby nam kolejny siadł, sprawdzamy oczywiście w kalkulatorku, tylko to już sobie sprawdzę bez skanowania. Esteros, a nie, bo to jest teraz, czekajcie, miasto Intryk, no tak, pozmieniało się i mamy tak, Ramzeja, czyli teraz mamy bez licego, bez licy, to jest Maguś i mamy na niego 008, 006.
No bardzo malutko, bardzo. To nie ma sensu. Nie ma co go klikać. No niestety, no nie klikniemy jeszcze tego jednego levela. Szkoda, bo przydałoby się, no ale tutaj nawet z jakiejś awki ani z niczego nie uda nam się tego levela kliknąć, więc w sensie no, nie damy rady po prostu. Za dużo ekspa nam brakuje. Także trudno. Tyle na dzisiaj. Taki krótszy odcinek. Odbierzemy sobie to, bo dostaniemy dzięki temu więcej zawki z ekspa i tutaj z tych dzisiejszych walk za PD i tak dalej. Więc odbierzemy sobie to oficjalnie na odcinku, dokładnie. Jeden level wbiliśmy, więc zawsze coś. Jakiś tam progres delikatny zrobiliśmy, więc też zawsze coś. I jeszcze może, żeby troszeczkę dodać takiej pikanterii w tym odcinku, to sobie kupimy również złotą ramkę. Miałem to z tyłu głowy, tak się wstrzymywałem, ale możemy kupić, żeby tutaj Bart już dołączył do tego grona. Ktoś zaraz powie, no ale tu ci szkoda 600 grzybów, a kupujesz złotą ramkę. No spokojnie, spokojnie. My jesteśmy, wiecie, graczami, nie jakimiś giga tryhardującymi, żeby tutaj liczyć wszystko i wyciskać 100%, także możemy sobie tą rameczkę kupić, bo będzie ona fajnie z tym awatarkiem się kombić, zwłaszcza tutaj na tym bardzie. Chyba ten bard w ogóle pasuje, możecie napisać w komentarzu, w sensie ten awatar do tego barda, tak mi się wydaje, że jest ok. Dobra, no i kupujemy, cyk, cyk i pyk, i mamy to, dokładnie. Została zakupiona, no fajnie to wygląda, fajnie w miarę, w sensie nie pasuje mi za bardzo ta lutnia, szczerze, tutaj w prawym dolnym rogu, no ale tu w ogóle te instrumenty tak wyglądają dość starożytnie, że tak powiem. Ale tak czy inaczej fajnie to wygląda, więc wszystko. Dziękuję wam pięknie za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Wszystko, co tutaj wam miałem pokazywać, to wam popokazywałem. No i chyba odcinek był git, nie? Możecie napisać oczywiście w komentarzu. Ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie. Pamiętajcie o zostawieniu oczywiście kciuka w górę. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przypiętym komentarzu oraz opisie. No i możecie również pisać w komentarzu, tak jak wspomniałem, jak tam idzie rozwój waszych bardów, o ile gracie od premiery. No i co? Wszystko. Dziękuję pięknie raz jeszcze za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!